Siemanko, ja jestem Zarek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Pograłem trochę Szwajcarów, w sumie nie udało mi się ani jednego wygrać, ale cały czas zajmowałem... pojedynek? Nie, dzięki, teraz sobie nagrywam. Cały czas zajmowałem drugie miejsce, no i w sumie dostałem... Znaczy w sumie gdzieś tam... miałem chyba jakiś pakiet za jakiś achievement jeden dostałem i wygrałem, znaczy 5 razy w turniejach zająłem drugie miejsce, więc mam 10 pakietów z turniej i mam jeden pakiet bodajże jako jakąś nagrodę. W sumie chyba za to udało ci się zająć drugie miejsce w Szwajcarze. No właśnie widać, udało mi się zająć drugie miejsce w Szwajcarze. Tu są daily questy, a tu jest chyba coś takiego jak wybraniec Akademii 2. Wygraj 20 pojedynków konkursowych z pomocą nowego bohatera Akademii z serii Serce Koszmarów. Nagroda, jeden pakiet Serca Koszmarów. No to w sumie tak, mam 6 pakietów z Serca Koszmarów i 5 pakietów z Base Set 2 do otworzenia, więc można zrobić taki szybki unboxing, powiedzmy, pakietów, które otrzymałem, no za Szwajcary, powiedzmy, no bo jest ich tutaj 10 tak naprawdę tych pakietów za Szwajcary i jeden z tego achievementu wybraniec Akademii 2. Wow, dostałem Matkę Namtaru z Base Set 2. Ale jazda. Ale jazda. To są pakiety z Base 2, tak? To jest cały Base 2? Tak, to Base 2. No i co dostałem? Vanizama jeszcze dostałem, którego już mam, jak widać, z Base 2. Zimny Strach dostałem. No i parę innych ciekawych kart z Base 2. No ale Matka Namtaru kolejna, spoko. Tu jakieś dwie nowe karty. To jest... Co to jest? To jest Base 2. Ło, to może być fajne. Wow! Dostałem Aliję! No to drugi bohater w drugim pakiecie. Te pakiety mi się podobają z Base 2, naprawdę są fajne. Co chwilę jakiś bohater mi z nich wypada, albo fajne karty tak naprawdę. Albo epiki się sypią z nich, no są całkiem niezłe. Całkiem spoko karcioszki można wyhaczyć, tak jak widać. No i co, dostałem Aliję, która jest całkiem, no jest bardzo dobrą bohaterką przystani. Staty 1-1-1, magia światła, magia ognia. Za 6 leczy wszystkie sojusznicze stworzenia na polu bitwy, więc no całkiem spoko umiejętności posiada i niezłe szkoły magii. Oprócz tego Vanizamę kolejne, krzyżowiec zwiadowca, to jest dobra jednostka, to jest świetne, Dżin więzów duszy, bardzo dobry latający stworek dla Akademii. Oprócz tego Dżinska żona pustką, za każdym razem gdy zabije stworzenie, połóż 5 kart z wierzchu biblioteki przeciwnika na jego cmentarz. No taka do przewijarki, chociaż trudno jest upolować tym Dżinem jakiegoś stwora, bo przeciwnicy zazwyczaj od razu zabijają tę Dżin, albo starają się unikać tego, żeby ta Dżin zabiła jakiegoś stwora. No ale jak się uda, to 5 kart z biblioteki przeciwnika ląduje na jego cmentarzu. Całkiem spoko. Co to dalej jest? Dalej pakiety z Base Set 2. Dostałem kolejny... Boże, bez jaj, kolejny bohater. Kano Osorę dostałem. Nie no, to Base Set 2 to jest jakieś kosmiczne, Chryste, naprawdę. What the hell? Jeszcze Krzyżowiec Skarbnik, też całkiem spoko karta. Arcylisz, też bardzo dobry strzelec dla Nekropolii. No ale kolejny bohater, seriously? Takana Osorę, boże, ja z tym Takana ciągle, to jest Takana. Takana Osorę, czempion przypływu. No to jest świetny bohater dla świątyni, bardzo dobry. Krzyżowiec Skarbnik, pierwszy, tak jak widać, generujący dochód 2 surowce co turę, więc całkiem spoko karta. Staty ma też całkiem niezłe, 2-2-6. Wymagania dość spore, 1 punkt przeznaczenia i 4 punkty siły. 4 surowce kosztuje, więc jest całkiem... No, chyba nie jest drogi, jak na stwora, który generuje dochód 2, więc chyba nie jest drogi. Co dalej? Błyskawice, 6 damage zadającą, zajebisty czar, bardzo dobry. Korolowa kapłanka, finta, niewrażliwość, całkiem spoko. I kurczoblade Rakshasa, harcownik. Taki kurczoblade to taki przecinek kolejny w moim wykonaniu. Unik, 1 punkt ataku i 3 punkty zdrowia. No niezła jednostka, jak za jeden surowiec z tym swoim unikiem jest bardzo dobrym blokerem. Zaraz się okaże, czy to kolejny bohater. Uwaga. Nie bohater, szkoda, tym razem dostałem większego żywioła jako powietrza z Base 2. Jest cały czas Base 2. Zostało jeszcze 7 pakietów do otwarcia, więc jeszcze parę tych pakietów z Base 2 będzie, bo ich będzie bodajże, ich jest 5. Ich jest 5, a tamtych jest 6, to jest jeszcze jeden pakiet z Base 2 do otwarcia. No i dostałem jakiegoś koksa niszczyciela, kolejny Rakshasa, lodowy pancerz, bardzo dobre zaklęcie. Naga Yokujin, fajny strzelec, Olifant, bloker, świetny. Same dobre karty tak naprawdę. Przeklęta więź, bardzo fajne. Zaklęcie do jakichś troll decków, mówiąc tak nieładnie. Trzeba by je nazwać jakoś specjalistycznie, profesjonalnie, a ja je tak nazywam troll decki, Chryste.
Co dostałem dalej? Ostrze szalasy, fajne zaklęcie też do jakichś OTK, na przykład na Mosfarze. I kurczę, upiór pustki, on występuje we wszystkich możliwych troll deckach, jakie są chyba dostępne w standardzie dzisiaj. Tak naprawdę. Jakieś Damirie, nie Damirie, kurczę i tak dalej. On jest wszędzie po prostu. To jest po prostu jakiś największy troll ze wszystkich neutralnych kart, jakie można znaleźć, tak naprawdę. Coś jeszcze fajnego? No to tyle chyba z tutaj z fajnych kart. No Ostrze Szalasy jest świetne zaklęcie, mam ich naprawdę sporo. A z Base 2 jak widać nowe, bo z Base 2 jeszcze nie miałem tego zaklęcia. Dobra, i mamy, co mamy? Mamy dalej Base 2, Chryste. To ile tych Base 2? Aha, 6. 6 pakietów z Base 2? A no, nie no. Wydawało mi się, że będzie 6 pakietów z zapomnianych, zapomnianych wojen, z serca koszmarów. Ej, dostałem epika z wierzchnika klanu Czarnej Czaszki, ja sobie 4 kupiłem w Ołtarzu Życzeń, no pełen wypas, naprawdę. Naprawdę, nie miałem ani jednego i 4 kupiłem w Ołtarzu Życzeń, nie byli drodzy, bo kosztowali chyba 5 czy 7 dzikich kart, więc chyba 5, nie są jakieś mega drodzy. Co jeszcze dostałem? Rakszysa Harcownik? Nawet fajny stwór. To jest jedyny zwierzolud, który jest strzelcem tak naprawdę, więc można go kombić ze stworami na przykład jakimiś akademii, próbować go grać, bo to jest jedyny zwierzolud, który jest strzelcem, tak jak mówię. Nie znalazłem jeszcze ani jednego strzelca w akademii, który byłby zwierzoludem, może tak. To jest, mówię, no jedyny strzelec, który jest zwierzoludem. Więc można go kombić z karmazynowym uczniem i tak dalej, z jakimiś innymi kartami, które dają jakiś bonus do zwierzoludzi. Coś tu jeszcze jest fajnego? Jakiś koksiur, dowódca krzyżowców i chyba docelowo. Tam jeszcze był budynek dla twierdzy fajny i był ten anioł dla przystani. Dobra, teraz mamy już serce koszmarów. I coś fajnego wpadło? Ja liczę na jakieś dżina, kurczę blade, jest 5 pakietów z serca koszmarów, jednak myślałem, że będzie 6, a to było 6 pakietów z Base 2. To jest nawet fajne, błogosławieństwo burzy fajnie się kombi z wampirzem zabójcą, można próbować coś kombinować na tym. No, jeżeli dostanie wampirze zabójca chyżość i szarże, to naprawdę jest mega silny. Co dalej? Strażnik grobowca, no to jest dobra karta, ale w sumie jedyne przydatne jest chyba tylko seria gra tą kartę, tak naprawdę jakiś fajny deck na serii. Znaczy można go wszędzie grać, w każdego bohatera, ale w sumie najlepiej się sprawdza chyba u serii, bo seria ma na dzień dobry dwie flagi przeznaczenia i nie trzeba levelować już tych flag, więc wystarczy tylko dać 3 piąchy siły i to tyle. Okej. W tym pakiecie nie było nic może ciekawego. Znaczy dobre były karty, ale nic nowego nie dostałem. Tutaj niestety też nic nowego nie dostałem. Co tutaj jest? Spełczniała rodzicielka, to tych rodzicielek w Zgubie Gryfa teraz będzie na maksa pełno. Praktycznie Inferno dostało same rodzicielki, więc będzie można już montować jakieś fajne deki na tych rodzicielkach. Dalej, co my tu jeszcze mamy? Kolejne błogosławieństwo burzy. Kusznik Sokoła. Nawet fajny stworek. 2-1-5 staty za 3. Nawet niezłe ma staty, sporo ilość HP. I ten jego atak się w żaden sposób nie wyłączy, tak jak to jest w przypadku krzyżowca, który jak dostanie damage, to po prostu od razu nie ma żadnego ataku, więc to jest trochę kiepskie. No ale kosztuje 2 surowce, ten kosztuje 3 kusznik sokoła. Jeszcze ma jakiś bonus do budynku, więc znajduje się w budynku, zyskuje 2 punkty odwetu, więc całkiem spoko. No i to by było tyle chyba z tych kart tutaj fajniejszych. Jeszcze Goblin Nauczyciel, fajna karta do jakichś rushdecków. Reszta to jest raczej niegrywalne karcioczki, chociaż czasami widzi się tą komandę agonii tak naprawdę. Cała reszta to jest chyba niegrywalna. Specjalnie. Dalej, coś nowego? Boże, Jin Władca Chmur. Nie ma Jina Władcy Chmur niestety. To są uświęcone mury. Sojusznicze stworzenia w budynkach nie mogą być celem. Więc są całkiem spoko, tylko trzeba trochę budynków najpierw zagrać. Skarbiec na przykład można zagrać i jak zagramy te uświęcone mury, to jest długotrwałe zaklęcie, to wtedy nie będzie można targetować żadnych jednostek. Więc no, całkiem spoko, tylko że trzeba najpierw mieć surowców, żeby zagrać te budynki. I czas tak naprawdę, bo można, jak zaczniemy zagrywać budynki, to nie będziemy mieli za chwilę czym atakować, więc to może być troszkę nieudana próba. Okej, tu nic ciekawego specjalnie nie ma. Znaczy są dobre karty, to jest dobra karta, bohaterskie przeznaczenie często jest grana. Ten budynek, kapliczka Elrata jest bardzo dobra. Szczególnie u Morgana. Coś nowego. Bo, epic jest za to. No szkoda, że nie Jean, ale dostałem wybrankę światła za to. Kosmiczne jakieś umiejętności, staty też jak widać kosmiczne 5, 4, 9. Wymagania 6, 2, żeby zagrać 6 surowców.
A nie, to jest unikatowe stworzenie. Myślałem, że to nie jest unikatowe. A jednak to jest unikatowe stworzenie. To już kolejny unikat, tak jak widać, bo już jeden mam, bo może nawet dwa. Nie pamiętam teraz. A z pozostałych kart znowu kapliczka Elrata fajna jest. Wybuch magmy jest całkiem spoko. To chyba tyle z fajniejszych kart w tym pakiecie. I Jean, Władca Chmur. Niewolnik nienawiści, no dobra. Lepszy niewolnik nienawiści niż... Znaczy w sumie Jean tak byłby lepszy, no ale co zrobić. No więc niewolnik nienawiści plus wampir koneser plus sprzeczne rozkazy, które się gra chyba tylko u Damiri na tym kurczę Mass Rage'u. W sumie nie widziałem, żeby ktoś w jakimś innym deku grał te sprzeczne rozkazy. Dalej mamy bohaterskie przeznaczenie, kolejne błogosławieństwo burzy, wybuch magmy. Ten fajny strzelec, tajemny strzelec dla Akademii. Taki klasyczny 2, 0, 4, wymagania 2, 1, 2 punkty siły, 1 punkt many, więc taki normalny strzelec, jak każdy inny, dla każdej innej z frakcji. Coś jeszcze tu jest fajnego? Kusznik Sokoła znowu mi się wpadł. Tazio Malka, która daje co? Sojusznicze ludzkie stworzenia w budynkach zyskują odtworzenie. No to jest nawet spoko. Strzelec. No tylko, żeby ona miała 2 punkty ataku, to można by ją grać cały czas zamiast tego krzyżowca. Ona ma 1 punkt ataku. No. Więc pytanie, albo grać krzyżowca, albo tą ziomalkę z tą umiejętnością pasywką i 1 punktem ataku. I przynajmniej, ale na stałe ma ten punkt. Jak dostanie damage, to dalej będzie mogła atakować. No, pełen wypas. Dobra, to by było na tyle. Nie dostałem Gina, myślałem, że wpadnie kolejny Gina, na razie mam ich dwóch, więc albo sobie kolejne dwa kupię za dzikie karty. No myślę, że kupię je za dzikie karty, bo już ten wyjdzie niedługo dodatek, za parę dni wychodzi dodatek, więc te karty trochę stanieją, to wtedy sobie będę mógł pozwolić chyba na to, żeby kupić dwa kolejne dżiny, no i będę mógł poszaleć jakimś hakimem, chociaż z tymi, z nową mechaniką to nie wiadomo tak naprawdę, czy się poszaleje, więc zobaczymy, co będzie się działo. Dobra, dzięki wielkie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć.